Jesienią w Korei jest piękna pogoda, ale nie przyjechałem tu, żeby podziwiać widoki. Na targach owoców morza próbowałem znaleźć i spróbować pewnego wodnego robala, abalone. Nie udało się. Teraz doskonale wiedziałem, gdzie go szukać. W Busan jest wielkie targowisko rybackie z mnóstwem możliwości. Tam oczywiście znalazłem to, czego chciałem. W końcu jesteśmy nad samym morzem, w samym centrum wydarzeń, czyli wszędzie ryby, wszędzie owoce morza i to w takich ilościach i tak dziwne, że naprawdę nie mam pojęcia. A w tym momencie tu w ręku mam kawałek abalona, czyli tego dziwnego małża, którego chciałem zjeść i próbuję go. Dziwnie chrupie. Na pierwsze wrażenie to nie jest smaczne, ale po chwili zaczynają się rozchodzić takie aromaty i smaki bardzo różne. Jest ich mnóstwo, jest cała paleta, więc rozumiem znawców tematu, ale ja bym chyba został przy ostrygach. Akurat wszelkich skorupnych stworów na bazarku był dostatek. Popatrzyłem sobie. Obejrzałem też pokaz mistrzowskiego czyszczenia ośmiornic. Jeszcze nie przypuszczałem, że przyjdzie mi się zmierzyć z takim stworem. I to już niedługo. W poszukiwaniu morskich smaków udałem się wraz z przyjaciółmi do nadmorskiej dzielnicy pełnej knajp. Pachniało tu mocno rybą. Wybraliśmy miejsce, które łączy w sobie sklep i restaurację. A właściwie należy sobie samemu te rzeczy połączyć. Znajdujemy się właśnie na targu rybnym, na którym są naprawdę przeróżne ryby i robale. Chodzi o to, że tutaj siedzą panie, każda ma swoje stoisko z mniej więcej podobnym repertuarem, bo są i węgorze, są jakieś krewetki, są naprawdę dziwne rzeczy, jak na przykład wiewiórki morskie. No i wybiera się po prostu, pani zabija daną rybę, filetuje ją i za chwilę wjeżdżamy windą na górę, żeby to spożyć. No i są jeszcze strzykwy. Tak, to bardzo apetyczne stwory. Zamówiliśmy sobie papugorybę. Oczywiście poprosiłem o lokalnego węgorza. Była i śmieszna flonderka. No i cóż, okazało się, że wszyscy jedzą tutaj żywe ośmiornice. For me, this is luxury. I don't know what to say. I don't deserve it. I don't deserve it, really. Okay, then go home. Yeah, we eat all. Yeah. And eat your schabowy. Nie wiem, na którym piętrze wysiedliśmy, ale było tu kilka restauracji. Jest i nasz lokal. Tutaj w buciorach nie wejdziecie. Wszyscy goście siedzą w tym lokalu na podłodze. No i zaczęło się serwowanie zamówionych owoców morza. Sashimi z ryb prezentowało się trochę blado, ale mówi to Europejczyk niepotrzebnie przyzwyczajony do łososia. No i moje wyzwanie. Przyznam, że miałem trochę pietra, bo naczytałem się o niebezpieczeństwie uduszenia. Natural.
ciekawe. This is a dick. Are they still moving? Tak więc, no i tak, no właściwie ostateczna próba charakterów dla osoby przyjeżdżającej tutaj. To się wszystko rusza. To żyje. Ponoć ma w sobie mnóstwo składników, takich, które mogą ożywić nawet martwą krowę. No, to jest po prostu nawet ciężko oderwać od talerza. Przysysa się przystawkami. Ale uwierzcie, smak jest doskonały, świeżutki. Tutaj czuć właśnie prawdziwe morze w tym. Jeszcze trochę tu chodzi sobie. You give me this. What you can eat with soy sauce? Whatever you like. Na szczęście surowiznę zjada się z mnóstwem dodatków. Sosów, liści i fermentowanych zakąsek. That's why I like to order everything. And taste this and that. Anyway, she likes to order everything. Na koniec posiłku podano zupę z wszystkich rybnych resztek. Kiedy jedliśmy sashimi, gotowała się. This is the fish head, what we eat. Now in the soup. Gorąca i bardzo ostra zupa zakończyła naszą wizytę w tej ciekawej knajpie. Zastanawiające, że nikt po tym posiłku nie czuł się tak całkiem najedzony. Ruszyliśmy dalej. Poszukiwania kraba kiszonego zawiodły nas do dzielnicy wieżowców. W jednym z takich molochów serwują ponoć to coś. Where to open? How to open? What? Ah, just touch here. Okay, I was touching here. Thank you. Nie jest łatwo wejść do takiej knajpy, jak się okazuje. Chyba mają coś do ukrycia. Zaraz zobaczymy, co to takiego jest. Lokal wyglądał na dość ekskluzywny. Szybko namierzyliśmy w karcie nasz przysmak. Czyli to jest ten krab, to jest ten krab. The crab. This is another jelly. Podjechały kraby. A właściwie jakieś ich części ułożone w czarnym sosie. Bohatera wieczoru obfotografowano, aby po chwili móc zacząć się do niego dobierać. It is marinated in sake? Yeah? Ten krab jest oczywiście surowy, ale tutaj raczej nikomu to nie przeszkadza, wręcz wszyscy się tym cieszą, ja też. A to jest jeszcze w dodatku surowa, lekko zepsuta ikra tego kraba. Krabowa misja została wykonana. Jutro można jechać do stolicy kraju. Zwiedzanie Seulu zaczynamy od miejsca świętego. Można tu chłonąć zapach kwiatów i transową muzykę. Sporo tu zwiedzających, ale są też rozmodlone dusze. Postanowiłem również swoje kadzidło zasadzić. Nasze modły zostały wysłuchane. Po drugiej stronie ulicy trafiliśmy na tradycyjny lokal śniadaniowy. Dobrze. Jesteśmy na tradycyjnej śniadaniowej zupce koreańskiej, która jest bez dodatku żadnych przypraw. Po prostu mięcho. W tym przypadku mamy tutaj beef, czyli krówkę. I tak, Piotrek je głowiznę. Ja jem kawałki nogi i to nie jest taka golonka, jak my znamy, tylko popatrzcie, całe kawały chrząstek. No właściwie to są same chrząstki tutaj, to co ja mam tutaj.
Z makaronem. Pływa to tylko w rosole, bez żadnych warzyw. To jest tylko gotowane kawałki właśnie krowy. Do tego trzeba sobie wszystko dodać, czyli sól, pieprz, przyprawy. Dostaje się taką cebulkę tego typu, którą można sobie w zupie potem umieścić. Aha, no tak, ponieważ tutaj nie używają noża, no to jeżeli jest jakikolwiek problem na talerzu bądź poza nim, to... Ładna olina. Głowy. Aha, okej. Okay. So, wymienimy się, we will change. Nie, zjadę kolano. Trochę w kolana. O, to jest bardzo zdrowe. Ja mam łeb, ty masz głowę. Zupa zupą. Ale gdzie są te owoce morza? Otóż one znajdują się na wielkim seulskim bazarze. Jedzą to wszystko. Wcinają ośmiornice na surowo, ryby na surowo, wszelkie możliwe stwory na surowo. Placków jest tutaj tyle i są tak rozmaitych maści, że podejrzewam, iż sami nie wiedzą, co jedzą do końca nawet. A jednak robią to dosyć pewnie i wyraźnie im smakuje. Taka sobie malutka restauracyjka, niczym właściwie nie wyróżniająca się, poza tym, że kaszanka jest naprawdę potężna. I kopytka są naprawdę mega przeogromne. Jesteś i świńska nóżka. No, po chwili trafiłem na show, o jakim zawsze marzyłem. Właśnie jestem świadkiem rybnego koreańskiego teatru, w którym główną rolę gra dorsz, a taką trochę poboczną pani, która tutaj przyrządza. Otóż za mną widać rząd widowni. To jest jeden rząd. Nie jest dużo ludzi, ale podejrzewam, że bilety są warte swojej ceny. I pani przed nimi przyrządza właśnie zupę na żywo i różne dania z głów dorszy, ze skóry dorsza i z wszelkich możliwych kawałków. Wygląda to bardzo apetycznie. Dla najbardziej wytrwałych widzów jest później stolik taki, że mogą spożyć to. No ale najpierw oglądają, czy warto w ogóle wejść w tę zupę albo jakieś inne danie. No, muszę przyznać, że zaspokoiłem ciekawość i apetyt. Ale Piotrek i Jensu jeszcze długo dyskutowali o nowych przepisach i dodatkach do potraw. No tak, szczęśliwym zbiegiem okoliczności tego dnia Inju miała urodziny. I co tu zrobić z tak pięknie rozpoczętym wieczorem? Odpowiedź jest tylko jedna. Koreański grill. W Seulu są najlepsze grille na świecie. Najpierw trzeba schować ubrania do foliowego worka, aby nie przeszły zapachem grilla. Dostaje się stolik z własnym paleniskiem. Wyselekcjonowane kawałki wołowiny, wieprzowiny i mnóstwo dodatków. Reszta zależy już od głodnego gościa w tej restauracji. Tutaj grilluje się nawet kimchi. No i pije odpowiednie drinki. Okay, I'm trying to make a tomato drink. Okay? Is it a tomato drink? One shot of soju. Yeah. And you add beer. Po zmieszaniu piwa i koreańskiej wódki wystarczy już tylko wstrząsnąć. I powstaje tornado. Dalszego ciągu nie można pokazać ze względu na młodych widzów, ale było fajnie. Przynajmniej do następnego ranka.
Dreamliner uziemiony koczą na lotnisku.